No co, mamy mówić o tym FG, czy w ogóle nie? Nie używaj tego słowa. Nie, no używaj, 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 <laughs> jak najbardziej. Dobrze. Używaj, nie, no pewnie wszyscy mają zrozumieć. dobrze. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz zielonego podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gostieniem zielonego podcastu jest Aleksandra Majda, właścicielka agencji Go Green, specjalistka do spraw zrównoważonego rozwoju, no i też członkini Stowarzyszenia ASG Impact Network i UN Global Compact. Witaj. Dzień dobry. No, jesteśmy już w tych czasach, jesteśmy w 2024 roku, który już się rozpoczął. Jesteśmy już w tych czasach, że o zielonej transformacji nie mówimy już tylko w kontekście energetyki, nie mówimy tylko w kontekście przemysłu, ale zaczynamy o tym mówić w kontekście całej gospodarki, całego biznesu. I tego wszystkiego co się wokół nas dzieje, bo zielona transformacja będzie dotyczyła także małych i średnich firm. Zaskoczenie! Tak będzie dokładnie i zielona transformacja nie będzie zielona, ona będzie miała dużo różnych innych kolorów, bo na przykład będzie też miała kolor niebieski albo tęczowy, to są te kwestie wszystkie społeczne. I ja tylko tutaj szybko jako też wykładowczyni akademicka taki malutki wstęp, że o, o tej transformacji i o tym, że człowiek wpływa na klimat, a źle wpływa na klimat i że są nierówności społeczne na świecie spowodowane działalnością biznesu, to my tego nie wiemy. Od dzisiaj. My to wiemy przynajmniej od lat 60., przynajmniej kiedy po wojnie mieliśmy taki boom, że się gospodarka światowa odbudowywała, państwo by powstawały z ruiny, napędzała się, napędzała. To gdzieś tam w latach 60. już wtedy się rządy państw zorientowały, że to idzie trochę w złym kierunku i że te zasoby naturalne ziemi są zużywane. A pierwszy raz słowo zrównoważony rozwój, bo tutaj o tym będziemy mówić, już się pojawiło w latach 80. w raporcie Gro Brutland taki dokument przyjęty też przez wiele państw, gdzie mówiono o tym, że człowiek działa w taki sposób, że zużywa zasoby przyszłych pokoleń. Tak? Czyli my żyjemy na kredyt mm -hmm. tego y, naszych dzieci, po prostu. tak I y, chodzi o to, żeby zostawić im tą przyszłość taką, żeby miały przynajmniej tak jak my, ale tak naprawdę, żeby mieli lepiej. E, tak jest. No, firmy paliwowe też o tym wiedziały, ale zmytały temat pod dywan od lat. od Green, dekad. Greenwashing to się nazywa. E, tak, to może do greenwashingu dojdziemy, chociaż nie wiem, czy starczy nam czasu, bo chciałbym, żebyśmy zrobili takie ABC zrównoważonego rozwoju dla właściciela małej firmy. On o tym słyszy, docierają do niego te komunikaty, ale myśli sobie, no dobrze, ale jak ja w tym małym biznesie? Czy to, są, czy to jest handel, czy to są usługi, czy to jest jakaś bardzo mała firma wytwórcza? Jak ja mam się w tym wszystkim odnaleźć? Co ja, jako taki drobny przedsiębiorca, mogę zrobić, gdy tak naprawdę cała ta codzienna walka to jest walka trochę o przetrwanie, trochę z urzędami, trochę takie codzienne potyczki z klientami. Dużo tego jest na głowie, a tu jeszcze tak ogromny temat jak to zrównoważenie. Tak, no myślę, że przede wszystkim trzeba podejść do tego małymi krokami, to tak jak z wyznaczeniem sobie wszelkich celów i planów, jeśli sobie pomyślimy, że nie wiem, czegoś już nie będę robił przez całe życie albo że mam nagle schudnąć 30 kilo, no to prawdopodobnie sama wizja tego nas przytłoczy, więc roz, warto to rozłożyć na mniejsze fragmenty. Natomiast to, co Ty powiedziałeś, jeśli chodzi o koszty pracy, o koszty utrzymania pracownika, jest super ważne, bo z jednej strony są szczytne idee, a z drugiej strony jest rzeczywistość. Jak były protesty żółtych kamizelek we Francji, to oni mieli takie Hasło, wy mówicie o końcu świata, a my o końcu miesiąca. Mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę, wzrosły nam ceny energii, wzrosły nam koszty pracy, koszty surowców, transportu. No i teraz jak my mamy jeszcze inwestować w jakieś pozostałe nakłady, żeby się przetransformować? Natomiast druga strona medalu jest taka, że nie ma trochę wyjścia. I to ESG, o którym tutaj pytałam się ciebie przed wejściem na antenę, czy mam mówić, czy nie, no to, to jest takie hasło, które warto zapamiętać. To jest skrót od E, environment, czyli środowisko, S, social, sprawy społeczne. I G governance, czyli ład korporacyjny. To są te wskaźniki, które od stycznia tego roku muszą już raportować firmy. Na razie w pierwszej kolejności największe spółki giełdowe, potem w następnym roku już duże spółki niegiełdowe, i potem coraz mniejsze i mniejsze. Szacuje się, że to będzie w Polsce około 4-5 tysięcy firm, ale uwaga. To nie znaczy, że mniejsze firmy, no może poza tymi takimi mikro, mikro to są do 10 pracowników, ale małe od 10 do 50 i średnie od 50 do 250 nie znaczy, że mają spać spokojnie i udawać, że ich to nie dotyczy. Dlatego że ten system nowy zrównoważonego rozwoju, raportowania zrównoważonego rozwoju jest pomyślany jako takie domino. Jeśli ja jestem dużą firmą, to ja muszę raportować o moich dostawcach. Czyli już na przykład o tych mniejszych firmach i ja muszę raportować ich na przykład ślad węglowy, czy oni liczą ślad węglowy? Muszę raportować jestem w jakimś sensie odpowiedzialna za ich pracowników, to znaczy na moje konto jako dużej firmy idzie to, jeśli mój dostawca, mniejsza firma na przykład zatrudnia ludzi na umowy śmieciowe, tak? Czyli dla mniejszych firm to powinien być sygnał, że powinni się zainteresować, czy oni mają poukładane kwestie chociażby swoich spraw wewnętrznych, takich pracowniczych, i zaraz powiemy, o co by tu chodziło. No ale też na przykład powolutku przymierzać się do liczenia śladu węglowego, przynajmniej w zakresie tych swoich, swojego wykorzystania energii czy ciepła, bo mogą być o to za chwilę zapytani. Czy to jest skomplikowane dla takiej małej firmy policzenie śladu węglowego? Nie musi tego robić sama. Mm. Ale też nie jest to czarna magia. To znaczy, to jest po prostu, masz określony zestaw y, tabelek do wypełnienia, wskaźników i liczysz, tak? To często robią księgowi, bo mają rachunki za zużycie energii, za paliwo, za transport i tak dalej. Natomiast są też darmowe kalkulatory, na przykład Fundacja Climate Strategies Poland na swojej stronie udostępnia darmowy kalkulator do policzenia śladu węglowego w pierwszym i drugim zakresie, bo są trzy. Ten trzeci, Teraz zostawmy, on mm -hmm. jest skomplikowany, ale pierwszy i drugi no to jest ta energia, to ciepło, które ja zużywam w swoich tutaj procesach, żeby ogrzać, nie wiem, biuro, czy żeby coś wy wyprodukować. E, więc to y, możemy sobie policzyć za pomocą takiego darmowego kalkulatora, jest ich więcej, albo y, są też już takie firmy, startupy, które już teraz się rozwijają, bez wymieniania nazw, które oferują taką usługę i pomagają firmom. I to nie są duże koszty, bo to są koszty, no wiesz, zależy, co to znaczy czy duży, nieduży, no ale około, dla mniejszych firm około tysiąca złotych miesięcznie. Tak? I mają tę kwestię ogarniętą. Dlaczego warto? Dlatego, że tak jak mówię, no za, za chwilę, choć, a w niektórych przypadkach już teraz, to może być warunek uczestniczenia w przetargach dla większych firm, które podlegają tej dyrektywie o raportowaniu zrównoważonego mm -hmm. rozwoju. E, to, 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 to może rozwinijmy trochę ten wątek, bo to jest ciekawe, jak to, jak ten efekt domina działa. To znaczy, że jeżeli jestem dostawcą do większej firmy, która mm -hmm. Jeśli więcej raportować, to ja też muszę raportować do niej. Yy, tak, to znaczy do niej, dokładnie. To nie musisz robić takich raportów, jak te firmy muszą yy. robić, czyli takich ogólnodostępnych według bardzo ściśle określonych kryteriów, takich wskaźników do raportowania, ale. Ale to, oni, żeby zsumowali wszystko, muszą wiedzieć, ile ja emituję. Tak, dokładnie, bo Ty jesteś w ich trzecim zakresie i Ty musisz do nich raportować, ale oni też pytają, tak jak mówię, pytają Cię na przykład, czy mogą Cię zapytać, czy masz jakąś strategię przejścia na zieloną energię. Tak? To nie znaczy, że już teraz, w 2024 roku, wszyscy muszą mieć 100% zielonej energii, ale te mniejsze firmy powinny chociaż móc wykazać, że one już o tym myślą, że się tym przejmują. I jeśli chodzi na przykład o ceny z zielonej energii, tutaj specjalnie sobie przygotowałam takie zestawienie, bo ona nadal jest taki mit, że ona jest po prostu droga, tak? No i okazuje się, że nie jest droższa, a tak naprawdę, że jest w dużej mierze tańsza, dlatego że... co? Od... ja to mogę potwierdzić z własnego doświadczenia. Ja no wszędzie podpisane umowy na zielony prąd w firmie. Dokładnie. I masz pewnie na to certyfikat mhm. od takiego pośrednika, który ci ten prąd dostarcza. Po prostu koszty wytwarzania głównie tej energii z fotowoltaiki spadły od 2010 roku o 80%. I po prostu to idzie, tak? Im więcej będzie tej zielonej energii dostępnej, tym ona będzie tańsza. No i my wtedy po prostu zwiększamy swoją konkurencyjność, ale też możemy obniżyć rachunki. Ale co taka mniejsza firma, właściwie każda firma może zrobić, jeśli chodzi o energię, bo właściwie od energii się wszystko zaczyna. No, zadbajmy o taką, to się nazywa może nieładnie efektywność energetyczną, ale to chodzi o to, czy. No ale my... to zróbmy to słowo sexy w takim razie, to <laughs> sformułowanie, bo wielu ekspertów no, o tym mówi, że to jest super ważne to jest najważniejsze, bo to jest to hasło, że najtańsza jest ta energia, której nie zużywamy. Czyli nie pozwólmy, żeby ona nam ulatywała przez nieszczelne okna albo otwarte w nieskończoność, przez jakieś nieocieplone dachy czy elewacje. Czyli po prostu zajmijmy się takim plus, przede wszystkim też ograniczanie tej energii. Zróbmy dla pracowników, nie wiem, takie wyzwanie. Wyłączajcie laptopy, odłączajcie komórki, jak wychodzicie z pracy. Może zastanowić się, czy nie możemy obniżyć trochę temperatury w biurze? Czy my musimy siedzieć w 25 stopniach? No, może yy, według lekarzy 20-21 jest optymalny, tak? Nie wysychać i śluzówka w nosie i tak dalej. E, nie, nie każdy to. Ja na przykład lubię ciepło, no ale, ale jest to kwestia przyzwyczajenia i tutaj po prostu oszczędności mogą hmm. być duże, a równocześnie też możemy się wykazać, że my myślimy o tym zmniejszeniu zużycia energii. Ja bym tu jeszcze dodał wymiana sprzętów, to znaczy hmm. im bardziej energooszczędne urządzenia, tym mniej energii. Będziemy zużywać rzeczywiście ta inwestycja na początku bywa większa cały czas, no ale to się w dłuższym okresie zwraca. Tak. Ja tutaj z takich rzeczy, które jeszcze są w miarę proste do wdrożenia, a też dobrze wpływają, na przykład na ochronę powietrza i na klimat, no to jest kwestia no tu bardziej powietrze by wchodziło w grę, czyli kwestia dojazdów, pracowników do pracy, tak? Ostatnio rozmawiałem do pracy, czy na przykład na eventy. Ostatnio rozmawiałam z przedstawicielem takiej dużej firmy, która ma pracowników w całej Europie i organizują y, kongres w Berlinie. Wszyscy, którzy są y, 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 w zasięgu y, linii kolejowej, czyli wszyscy, którzy z Europy, no bo powiedzmy, że ktoś tam jeszcze dolatuje z Stanów, czy z innego kontynentu, statkiem to, nie to statkiem byłoby trochę ciężko, znaczy długo by to trwało, ale wszyscy, którzy mogą dojechać y, pociągiem, są zobligowani, żeby dojechać pociągiem na na, to, na ten spęd firmowy, mm -hmm. a nie k, y, samochodami, gdzie jedzie jedna na osoba i wiezie powietrze, prawda, mm -hmm. emitując spalinę, więc zachęcanie pracowników do używania transportu, ja całe życie jeździłam po Warszawie samochodem i teraz e, e, słuchaj. się. Tak. Znaczy teraz już się nie wstydzę, bo od dwóch nie, lat jeszcze komunikacja sprawia. Tu nie, nie chodzi nie o żaden shaming, tak. właśnie. To nie o to chodzi. Tak, tak, właśnie tylko o takie zachęty, bo jednak naprawdę ja teraz zobaczyłam, że ile czasu oszczędzam, nie stojąc w korkach i nie płacąc za parkowanie, a mm. tramwajem naprawdę czy tym metrem. Bo oczywiście nie zawsze się da, ale wtedy, na przykład, jeśli masz pracowników, którzy albo zakład pracy gdzieś poza miastem, no to na przykład firma, jedna z firm takich y, słodyczowych, całkiem dużych, zrobiła taki, taką platformę carpoolingu, gdzie oni mm -hmm. organizują pracowników takie wspólne dojazdy do pracy. Można się zgłosić, słuchajcie, ja dzisiaj jadę na tej na tej trasie i mam dwa miejsca, taki trochę bla bla nie? Firmowy. Mm -hmm. y, i moja to, mama to organizowała z koleżankami, jak jeszcze nie było takich platform. Jak jeszcze to nie było y, modne. modne. <głos> dokładnie. <głos> tak, dokładnie. Także, wiesz, no jest trochę, tutaj jeszcze sobie takie słowo eco-driving wynotowałam. Też jedna z firm, która akurat ma w swoim jakby korzy biznesu z firmą transportową, prze, przeszkoliła sobie 100% swoich kierowców z zasad ekono, eco, to znaczy nie tylko ekologicznej, ale i ekonomicznej jazdy, tak? Czyli hamowanie silnikiem, nie zrywanie, nawet jazda na nawigacji, żeby się nie, nie mylić w trasie nie? w nieznanej i nie robić tych zbędnych kilometrów. To są takie, wiesz, bo to jest zawsze to pytanie, czy nasze małe działania zbawią świat, czy jest sens to robić, czy nie ma sensu. No ja zawsze uważam, że jest sens totalny. Trzeba robić wszystko. Gasić działania światło. indywidualne, zbiorowe i systemowe. Dokładnie, dokładnie. A ponieważ systemowe mamy, no bo mamy tą, jesteśmy w Europie i Unia naprawdę, słuchaj, jeśli chodzi o przeregulowanie kwestii zrównoważonego rozwoju, to w Europie od kilkunastu lat, sześciu, sześciu

600% więcej mamy aktów, które, które są jakkolwiek związane z tym zrównoważonym mhm. rozwojem, bo tylko jest cała masa. To jest od dyrektywy o raportowaniu, przez jakiś ekodesign, przez wszystkie te dyrektywy dotyczące właśnie zrównoważonych źródeł energii, i tak dalej, tak dalej. Więc jakby systemowo my to mamy ogarnięte, tylko jakby to, no teraz musimy to przełożyć na nasze życie i na, nasze, na nasz biznes. O tu mam jeszcze na przykład kompostowniki, wypisane, prosta rzecz, Wartościowe, ale też wpisałam sobie sadzenie drzew z głową wykrzyknik. O, to sadzenie drzew, jak ja słyszę sadzenie drzew, tym się kojarzą te wszystkie inicjatywy. Dorzuć dolara i posadzimy za ciebie drzewo, a potem jak patrzysz na firmę, jak to wygląda w praktyce, to rzeczywiście ktoś idzie, wrzuca jakieś, wiesz, nawet nie sadzonkę, tylko. Jakąś witkę. Tak, 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 zapomina o tym i żadnego drzewa nigdy z tego nie będzie. Więc rzeczywiście tego trzeba pilnować. Bardzo, tak. I tu jest duże pole do tego greenwashingu, czyli w czy tylko deklarowanych działań. Ja też państwo zapamiętajcie sobie takie hasło, nie najłatwiejsze offsety węglowe. No właśnie to offsetowanie stało się bardzo modne. To znaczy chwalimy się, że jesteśmy duża firma produkująca przetwory mleczne. Chwaliła się, że jest neutralna klimatycznie. Okazało się, że ona tylko 5% swoich emisji zredukowała, a resztę właśnie wykupiła sobie te, te kredyty węglowe, te, ten offset właśnie i zapłaciła, są takie firmy, które się tym zajmują, zapłaciła po prostu jednej z firm, żeby zasadziła za nią tam puszcz dżunglę amazońską, nie? Potem było duże śledztwo Guardiana właśnie z udziałem tej firmy. Okazało się, że 90% tych deklarowanych inwestycji w te, w te lasy tropikalne, że to, był, że to była nieprawda po mm -hmm. prostu, że albo one były niezrealizowane, albo były tak źle zrobione, że, że, że się nie liczyły. Więc jeśli te drzewa, chcemy się nimi zajmować, polecam raport antyzwojowy mogowi Konfederacji Lewiatan. Tam bardzo ładnie dendrolodzy mówią, jak to zrobić. I czy na przykład zastanówmy się, czy jako firma musimy sadzić lasy, czy na przykład nie lepiej zadbać o te drzewa, bo te drzewa, które rosną, są duże. One lepiej pracują dla ekosystemu. Pochłaniają dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, wydalają tlen. Ale one też wymagają opieki, szczególnie te drzewa w mieście. One po prostu wymagają pielęgnacji, podlewania. Może lepiej, jak już chcemy coś zrobić dla drzew, to zwrócić się, nie wiem chociaż do zarządu zieleni w swoim mieście i zapytać się, czy ja się mogę jakoś dołożyć do opieki nad tymi drzewami, nad pielęgnacją tych drzew, które tak dobrze pracują dla ekosystemu, a nie sadzić, wiesz, półmetrowe witki, które za 20 lat może gdzieś wyrosną. Jak ty powiedziałeś o tym offsetcie, od razu pomyślałem o, o drugiej części, czyli to się chyba nazywa... Y on set, mm -hmm. czyli ja proszę swoich dostawców o to, żeby oni redukowali mój ślad klimatyczny, i to już jest super. Tak? Jeżeli masz dostawcę z branży rolniczej i jego działalność będzie powodowała, że emisje spadają, no to możesz to wszystko zachować w tym jednym łańcuchu. Tak, to są te właśnie łańcuchy dostaw i łańcuchy wartości, i dokładnie tak jest skonstruowany ten system, system raportowania. Ale jeśli ktoś na razie no, trochę go jeszcze przerasta, chociaż ja zachęcam wszystkie firmy, które mają naprawdę powyżej 10 osób, niech sobie przeczyta. Pytają, co to jest ESG, co to są SRS-y, czyli te wskaźniki do raportowania, bo wcześniej czy później ich to dotknie. Ale, ale Kurczę, na... ale już nie zniechęcać do tego <laughs> tematu, a teraz ludzie słyszeli, tyle akronimów, okej, okay, dobra, przełączam. No nie, nie, to, 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 to właśnie to inaczej. To jeszcze możecie, co możecie zrobić, spojrzeć na takie ładne, kolorowe kafelki. To się nazywa, to się nazywa sdg czyli cele zrównoważonego rozwoju nz -u. To jest takie, to jest takich 17 celów, każdy jest kolorowym, takim prostokątem, bardzo fajnym i tam są i to jest też taki przewodnik po tym co możemy robić, żeby nie robić w próżni i nie błądzić, tak? Czyli tam mamy cel na przykład numer 7 czysta i dostępna energia. Mamy cel numer 13 działania w dziedzinie klimatu. Mamy cel Działania w zakresie wody, i tak dalej, i tak dalej. I tam sobie spójrzmy, gdzie nasza firma może się w te cele wpisać. I to są cele, które przyjęło prawie 200 państw na świecie. One nie są z kosmosu, one są po prostu tym, co naprawdę nasza planeta potrzebuje. Więc te cele zrównoważonego rozwoju to jest miejsce, taki dla nas drogowskaz, jak się, jak się poruszać po tym zrównoważonym świecie, ale obiecałeś mi, że nie będziemy mówić tylko, o zielonym. Kurwa, ale naprawdę. to też mój myśl, tak? To jest niesamowite. Ja teraz spojrzałem szybko kątem oka na zegar i myślę sobie, no dobra, tutaj już dwie trzecie rozmowy za nami. Musimy przeskoczyć na kolejną literkę, chociaż to jest zielony podcast, ale rzeczywiście to zrównoważenie to, 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 to już tak naprawdę od lat jest nie tylko temat zielonej transformacji, ale, 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 ale dużo szerzej innego zupełnie patrzenia na działalność firm. Wydaje mi się, że zanim dojdziemy do tych pracowników, to też trochę. To jest trudne tak naprawdę, tak, ale, ale musielibyśmy trochę przemodelować naszą gospodarkę. To znaczy, już nie być nastawionym tylko i wyłącznie na ten niekończący się wzrost i niekończący się mm -hmm. zyski wielkich w zasadzie firm w większości, ale też pomyśleć o tym, że to musi być dobre i dla pracowników, i dla planety. Mm -hmm. A nie tylko dla akcjonariuszy. Tak, wiesz co, już też kilkadziesiąt lat temu zorientowano się, że PKB to nie jest jedyny wskaźnik, który warto brać pod uwagę, bo bo bywały kraje z, z dużym PKB tak z tym dużym wzrostem gospodarczym Natomiast ten, jak się mierzyło poziom szczęśliwości ludzi, bo też są takie wskaźniki, na przykład GPI, właśnie ten zrównoważony rozwój, to są same skróty po prostu, ale nie, 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 nie zniechęcajcie się Państwo. W każdym razie, jak się mierzyło inne czynniki, które wpływają na to, czy człowiek jest po prostu szczęśliwy, czyli na przykład jakieś relacje społeczne, angażowanie się, na przykład wolontariackie, bo to też ludziom przynosi takie wzmaga, poczucie szczęścia i tak dalej. okazywało się, że Naprawdę jak w piramidzie potrzeb Maslowa, masz zaspokojone te podstawowe potrzeby, a potem już nie potrzebujesz mieć w nieskończoność tych dóbr i tak dalej, tylko tam już wchodzą inne rzeczy. Chcesz mieć szczęśliwe życie rodzinne, chcesz mieć, nie wiem, przyjaciół, chcesz mieć dostęp do edukacji, chcesz móc podróżować, In, trochę inne już rzeczy wchodzą. I dlatego właśnie ten, te kwestie społeczne tak mocno nam weszły tutaj do. Do obiegu i też zmieniły się, pojawiły się nowe modele gospodarki, bo przecież już też nie nowa koncepcja tylko donat ekonomii, tak, czyli ekonomii obważanka, to jak mamy PKB, który jest takim wykładniczym wzrostem, czyli rośnie, rośnie, rośnie w, 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 te, w, te, w teorii, czy tam w, w, w idei ma rosnąć w nieskończoność, no to już obważanek to nie jest wzrost, to się, my się kręcimy i używamy, zużywamy te zasoby, które już mamy, zużywamy je w taki sposób, żeby nie przekraczać granic naszych planetarnych i naszych granic społecznych. Mm -hmm. e, no dobrze, co jeszcze o tej literce S mm -hmm. powinniśmy wiedzieć To z polskiej perspektywy? No bo gdybyśmy mm -hmm. to rozszerzyli bardziej i pomyśleli sobie o tym, co się dzieje w krajach Azji południowo-wschodniej mm -hmm. czy, mm -hmm. czy, 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 czy w ogóle w krajach rozwijających się, um, bo tak naprawdę produkcja się dzisiaj przenosi nie tylko już do, do, do Azji, tam już się dawno przeniosła, ale cały czas szuka tych tańszych miejsc, gdzie można, tańszych, tak. gdzie, gdzie, gdzie można taniej produkować, no to tam warunki pracy są koszmarne i tutaj nie ma wątpliwości, mm -hmm. że to się musi zmienić, a to się musi zmienić w perspektywie perspektywie Polski. Słuchaj, paradoksalnie nam się wydaje, że nas pewne rzeczy nie dotyczą, natomiast hmm. polecam ostatnią. No wiesz, że jesteśmy os... jednym z 20 najlepiej rozwijających się, rozwiniętych krajów świata, tak, więc wydaje ale... nam się, że jesteśmy już na tym ale... poziomie że jest dobrze. No widzisz, a polecam ostatni raport i reportaż Fundacji La Strada, która, której bohaterami są pracownicy z Ameryki Południowej. Parę osób, które mówią przed kamerą z twarzami, z nazwiskami, że były w Polsce w 2023 roku niewolnikami. Mhm. Przywieziono, ich, przywieziono ich tutaj do pracy, po czym na miejscu okazało się, że został im zabrany paszport. Nie wiedzieli, gdzie się znajdują mieli bardzo złe warunki pracy i byli mieszkaniowe i byli zmuszeni do pracy również w złych warunkach. I to jest Polska na no, Domini 2023. No to jest skandaliczne, że państwo do tego dopuszcza. Plus pracodawcy, prawda? No mm. bo to też jednak jest jakiś, jakiś poziom przyzwolenia takiego społecznego, czy na poziomie tej, tych takich firm, które mm. w ogóle, ja, mi się to też w głowie nie mieści. Ale tak sobie myślę, że jeśli wiesz, my mówimy o tym, o tym zrównoważeniu, o ochronie klimatu, o tych wszystkich takich działaniach i zazwyczaj sobie wyobrażamy tą kulę ziemską, że to jest coś takiego wi na wielką skalę. A właśnie myślę sobie, że dla takich małych firm i to już zupełnie naprawdę bezkosztowo można zrobić, to przyjrzeć się tak naprawdę, jakim ja jestem miejscem pracy dla moich pracowników, bo od tego wszystko się zaczyna, tak? Czy moi pracownicy mają dobre i takie sprawiedliwe umowy, tak? Które z jednej strony mnie jako pracodawcy zabezpieczają, ale z drugiej strony dają im Dają im też prawa. Czy na przykład to też się raportuje w tych raportach zrównoważonego rozwoju to jest ważne czy działa system whistleblowingu, czyli na przykład zgłaszania nieprawidłowości czy kwestii mobbingowych, i czy pracownik ma zapewnioną anonimowość, bo na przykład w dużych firmach to są same całe systemy informatyczne, ale w mniejszych to może być na przykład jakaś skrzyneczka, która sobie wisi na ścianie poza zasięgiem kamer, żeby zagwarantować i gdzie jednak każdy, kto to boi się pod nazwiskiem, ale ma jakiś problem, może wrzucić i mieć pewność, że zostanie to rozpatrzone. Czy mamy kodeks etyki w firmie? Jak podchodzimy do kwestii z, y, diversity and inclusion, tak? czyli z, z różnorodności w miejscu pracy? Jakim my językiem mówimy do swoich pracowników? Na tym poziomie my jesteśmy oboje z komunikacji, mm. to jest pewnie dla nas ważniejsze. Tak? Czy, y, czy z, y, mówimy z językiem y, pełnym szacunku? Jak się, od, jak się zwracamy do osób na przykład niepeł, z, nie, z niepełnosprawnością? Czy mówimy niepełnosprawni, czy właśnie osoby z niepełnosprawnością, czy używamy słów cierpi na, czy, czy innego języka, taki, który nie jest wykluczający i taki mm. stygmatyzujący na przykład, prawda? Czy, czy dajemy na przykład, czy organizujemy wolontariat w naszej firmie? i jeśli tak to czy patrzymy co jest do zrobienia w naszym najbliższym otoczeniu tak może jest jakiś dom dziecka może jest jakaś szkoła której można pomóc może z tej szkoły możemy zaprosić ludzi znaczy dzieci do naszej firmy i pokazać im na czym nasz zawód polega i rozszerzyć ich horyzonty i tak dalej i tak dalej więc naprawdę to nie trzeba patrzeć w tej perspektywie końca świata i całej planety tylko w perspektywie swojej własnej firmy i swojego takiego małego podwórka i małej lokalnej Społeczności i bardzo dużo można takich ciekawych rzeczy zrobić. Czy, czy jakoś zapewniamy, jeśli jest to oczywiście możliwe, pracę hybrydową, prawda? Czy współpracujemy z NGO-sami? Hmm. Kurczę, dużo I tak jest dalej, tego. Tak du, 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 dużo jest tego, powiem Ci, i wydaje mi się, że część słuchaczy, jeżeli prowadzi firmy, to już się trochę zastanawia, kurczę, jak ja to mm -hmm. wszystko zrobię. Nie, nie, nie. Po jeszcze... pierwsze, nie trzeba mm -hmm. wszystkiego, a na pewno nie naraz. A, a, a pomyśl jeszcze, że my i tak żyjemy w bańce. Żyjemy w bańce mm -hmm, dużego miasta, mm -hmm. ludzi świadomych, a, a jak to ma się wszystko później wydarzyć w skali całego kraju? Zastanawiam się, mm -hmm. czy to też nie są potrzebne jakieś działania systemowe i takie wsparcie yy, no, w tej transformacji także dla małych firm. Nie mówię, że każda mm -hmm. firma ma mieć swojego doradcę w tej transformacji, O pewnie tych firm jest po prostu w Polsce za dużo, żeby to było możliwe, ale no, jakieś takie publicznie dostępne zasoby, yy, chociażby yy, wiedzy, dobrych praktyk, mm -hmm. yy, które firma, jeżeli i będzie wprowadzać, to już będzie wiedziała, że to nie jest tak, że ktoś mi jakiś doradca naciąga, zrób to, zrób tamto. Nie jestem mm -hmm. do tego przekonany, tylko że mamy kodeks dobrych praktyk, mogę z nich korzystać i wprowadzając je wiem, że jestem po bezpiecznej stronie. Tak, to y, dobrze, że o to pytasz. To od razu mogę odesłać y, luty 2024. Ukaże się taki dokładnie przewodnik z dobrymi praktykami, ale już oparty na tych wymaganiach, które są y, związane z raportowaniem. Dla Małych i średnich firm wyda go Krajowa Izba Gospodarcza, w której ja też zasiadam w Komitecie do Spraw SG i to będzie dokładnie taki manual dla małych firm co robić, od czego zacząć, ale żeby już większe mogły zaraportować, że ich dostawcy to robią, czyli żeby się nie poruszać po omacku. Natomiast faktycznie bardzo by się przydało wsparcie systemowe. Zobaczymy, jak nowy rząd w ogóle podejdzie do tego tematu, bo na razie o wsparciu dla małych i średnich firm, jeśli chodzi o pomoc w takim zrównoważonym rozwoju, ale takim całościowym, mówi się niedużo. Oczywiście są takie pewne, no teraz będzie KPO uruchomione, tak, czy już jest, więc, więc, tutaj warto poszukać pieniędzy na takie wsparcie. Warto poszukać pieniędzy, na przykład, jeśli masz firmę w Polsce Wschodniej, no to na Polskę Wschodnią też są pieniądze. Na przykład są dotacje z PARP-u na gospodarkę obiegu zamkniętego. Można dostać chyba 80 tysięcy. To jakby warto z tych pieniędzy korzystać. Natomiast jeśli chodzi o spojrzenie z lotu ptaka na firmę, to bardzo tutaj duży apel do naszych rządzących, żeby jednak pomogli małym i średnim przedsiębiorcom, żeby oni nie byli zdani na siebie i na takie chodzenie po omacku. No i żeby też mówienie o małych i średnich przedsiębiorcach nie, nie ograniczało się tylko i wyłącznie do składek, do zakładu ubezpieczeń społecznych, bo o tym zawsze jest najwięcej mowy, że jedni podwyższają, drudzy obniżają i to jest to, co robimy dla małego i średniego biznesu, a to zupełnie nie jest to, znaczy to też jest ważne dla, 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 dla jakichś super mikrofirm, które, które, które mają z tym problemy, ale nie o tym jest przyszłość tak naprawdę. Jeszcze w kontekście pracowników chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo wydaje mi się, że to jest super ważne i, i, i ważne, żeby to wybrzmiało. To znaczy, nie da się wprowadzić zmiany bez, bez poparcia ekipy. Więc wprowadzenie jakichkolwiek zielonych planów w firmie, bez zrozumienia ze strony ekipy, no to się nie uda najpewniej. Tak, i tą, a ta ekipa to powinniśmy zacząć, mówiąc o ekipie, od zarządu, od dyrektora. Od prezesów, od właścicieli, bo tak naprawdę, jeśli oni, jeśli ten impuls nie pójdzie od nich i nie będzie tego wsparcia, no to też nic się nie wydarzy. Więc ta edukacja, która jest odmieniana przy każdym temacie, przez wszystkie przypadki, no to tu akurat jest po prostu super ważna, żeby pokazać, że po pierwsze mamy pewne obowiązki prawne, po drugie mamy pewne zobowiązania wobec planety, a po trzecie, że nam się to po prostu też może opłacać, tak jak ten przykład zielonej energii, że ona po prostu w perspektywie może, być tańsza, a jak sobie uszczelnimy dachy i okna, to po prostu jej w ogóle będziemy mniej zużywać i będziemy też mieli z tego korzyści finansowe. Więc to jest na kilku poziomach. Od tych takich najbardziej wzniosłych, po takie czysto przyziemne. Ale faktycznie uświadamianie, szczególnie szefów i potem ten przykład, który idzie w dół, mega ważny. Mega ważny i bardzo duże tutaj jest zadanie. Jeśli chodzi o to, to coraz więcej się kierunków otwiera studiów, na przykład podyplomowych i właściwie każda szanująca się teraz uczelnia ma już takie studia podyplomowe ze zrównoważonego rozwoju, można to rozważyć. Dużo jest też kursów, w tym darmowych. Wystarczy poszukać. Super, to kończąc rozmowę o tej zielonej i nie tylko zielonej transformacji, wszystkich kolorach transformacji. A w Twoim życiu, kiedy ta zielona transformacja się wydarzyła? <noise> <noise> Teraz wątki osobiste. O, rany Boże. <noise> na to nie się wiem, nie omawialiśmy. No właśnie, to jest totalne zaskoczenie. No <noise> Ale ja myślę, tutaj... że dla słuchaczy to jest bardzo ciekawe, no bo mm -hmm. przecież to nie jest tak, że jak zaczynaliśmy swoje kariery zawodowe, czy ty, czy ja, to te tematy już były tak ważne i tak wysoko na agendzie, że naturalnie o tym pomyśleliśmy, żeby się tym zająć. Nie, w ogóle nie. W ogóle nie. Być może, nie wiem, nasze dzieci, jak będą miały, chociaż moje, jak, moje mają, to jest trochę takie w sferze idei, że ja myślę, że ich tym zaraża. One mówią, dobra, weź już, przestań znowu o tym samym w ogóle. Matka daj nie, spokój. Weź idź na lepiej kup tą bluzkę wiesz, z, z Chin, nie? Bo, No więc pracuję nad tym. A u mnie to się pojawiło całkiem niedawno. Ja byłam przez całe swoje życie dziennikarką w, w różnych dużych mediach i internetowych, i prasowych, i telewizyjnych. A potem moje życie tak nagle zakręciło trzy lata temu, że wy lądowałam w Zarządzie Zieleni, miasta stołecznego Warszawy i mimo, że nie zagrzałam tam może długo, długo miejsca, bo rok, ale dużo takich fajnych rzeczy się zadziało i takich, które sprawiły, że moje serce zaczęło bić po tej zielonej stronie i wtedy jak odeszłam, to od razu założyłam firmę, która nazywa się Go Green Strategia i Komunikacja i, i miałam takie założenie, że biorę tylko współpracę z klientami, którzy chcą iść w tym zielonym kierunku, bądź już w nim idą. A potem Przyszły kolejne inicjatywy, stowarzyszenie, fundacja i powiem ci szczerze, że to jest taka praca, która oczywiście, no nie oszukujmy się, ona musi przynosić pieniądze, no bo to jakby na tym polega, ale je, trochę na takich skrzydłach nadal lecz, lecę. To znaczy, naprawdę jest tam dużo w tym takiego poczucia, że robi się coś ważnego, że robi się coś takiego od, od dołu, od korzeni. To właśnie ta edukacja, gdyż wykładam na studiach, prowadzę różne szkolenia, daje to bardzo dużą satysfakcję, naprawdę więc polecam wszystkim taką ścieżkę zawodową, jeśli sobie możecie na nią pozwolić, jakkolwiek ona by była, żeby tam jeszcze, że zawsze było coś więcej, jakaś trochę tej misyjności, bo to takich tak uskrzydla w mm, działaniu. No ale po dziennikarstwie to szuka się czegoś, co, co, co też ma misję, nie? No tak, dla dziennikarstwa się raczej nie idzie, dla pieniędzy. <laughs> ma, małe, 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 wyjątki są od tej reguły, ale tak, zazwyczaj idzie się dla misji, żeby mm. nieść światu prawdę. <laughs> Chociaż teraz to Cała już Cała prawda, no. całą dobę, ale Sandra Majda z agencji Go Green, stowarzyszenie ASG Impact Network, członkini UN Global Compact, no i też ekspertka Krajowej Izby Gospodarczej, była gościniem zielonego podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i naprawdę proszę się niczego nie bać, tylko powolutku sobie zmierzać w tym zielonym kierunku i to się na pewno uda. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.